Cześć, dzisiaj Wam opowiem o tym, jak wygrałem 100 złotych na zakłady. Ci, którzy znają mnie chociaż troszkę, czyli pewnie większość ludzi, którzy mnie ogląda, wie, że jeśli chodzi o sport, to koszykówka jest u mnie na pierwszym miejscu. Z tego też powodu mam polubione sporo stron na Facebooku o tej tematyce. I na jednej z nich regularnie, tak około 3 razy w miesiącu, tej co widzicie za moimi plecami się przewijającej, pojawiały mi się konkursy, na których można było wygrać 100 złotych od Bukmachera, który się u nich reklamował. Zazwyczaj, nie wiem, zobaczcie tutaj, może odsłonię trochę, jakiego typu to były konkursy. Najczęściej trzeba było wyłonić zwycięzcę danego meczu lub zawodnika, który rzuci najwięcej punktów i ile to będzie punktów. I zauważyłem, że nie tak dużo osób bierze udział w tych konkursach, szczególnie że wygrywało 5 osób w jednym konkursie, a udział brało około 100, więc szansa była dość spora. Szczególnie, że wszystko zależało od tego jak dobrze postawisz. A jako że tych konkursów było dość dużo, a osoby, które już wygrały wcześniej, nie mogły brać udziału, to szanse rosły. Także w jednym z tych konkursów postanowiłem wziąć udział. Nie wyszło mi, ale mówię, było całkiem blisko. Wziąłem w drugim, trzecim i w końcu chyba w czwartym, w którym wziąłem udział, postawiłem konkretnie w tym, co tu widzicie. Tym właśnie w meczu Anwilu ze Stelmetem stwierdziłem, że postawię na zwycięstwo Anwilu. Ale że już dość dużo osób postawiło na te niższe wyniki typu, że Anwil wygra pięcioma punktami, sześcioma i tak dalej, i ponad pięć osób postawiło na tamten wynik, stwierdziłem, że nie ma sensu, bo nawet jeśli wygra pięcioma punktami, to i tak ja nie wygram, tylko tamte osoby. Dlatego postawiłem taki dość niespodziewany wynik, że Anwil wygra dziesięcioma. Niespodziewany, bo Stelmet to bardzo dobry zespół, i nawet jak Anwil mógł być lekkim faworytem, bo grał u siebie, to no, dziesięcioma punktami naprawdę ciężko byłoby im wygrać. No ale koniec końców okazało się, że wygrali 13 Trochę się smuciłem, bo pomyślałem, że będzie więcej osób, które postawiły wynik 13 12 i w tych okolicach, bo tu wam pokażę na szybko jak wygląda regulamin. Ja nie będę wam go czytał, sobie przeczytajcie. I pomyślałem, że nie wygram. Ale kilka dni później, no wiecie, powiadomienko na Facebooku. Gratuluję, wygrał pan tam, proszę się zgłosić. O, po co ja to mówię? Tutaj możecie zobaczyć. Tu. Także zgłosiłem się, i mam to odbioru bonus. Ogólnie powiem Wam tak. Jeśli chodzi o zakłady bugmacherskie, jakieś kasyna, nie kasyna, nie jestem wielkim fanem, bo umiem liczyć. Wiecie, inżynier te sprawy. I wiem, że gracz jest postawiony na straconej pozycji. Szczerze powiedziawszy, no, z jakiegoś powodu niektóre firmy bukmacherskie są w stanie sponsorować największe kluby piłkarskie i dawać im wiele milionów złotych, dolarów czy tam euro. Więc skąd oni te pieniądze biorą? Od takich ludzi jak my. Znaczy, nie akurat nie od takiego jak ja, bo nie gram normalnie, tylko w tym momencie kiedy nie mogę nic stracić. W sensie muszę tym bonusem obrócić ile, ileś razy. Tutaj macie regulamin przyjęcia bonusu. Dzisiaj dużo pokazuję, mało mówię. Ale co ja wam powiem? I jak widać, jeśli chodzi o zakładny, muszę obrócić nim 8 razy, żeby móc go wypłacić. I powiem Wam szczerze, nawet jeśli obrócę i stracę to wszystko, to nic nie ryzykuję. No bo tych pieniędzy nie mam. To nie są na razie tak naprawdę żadne pieniądze, dopóki nie obrócę i nie będę mógł ich wypłacić. Jeśli chodzi o kasyno, sprawa ma się trochę gorzej, bo trzeba obrócić 25 razy. I co jest dziwnego, nie wiem czy widzieliście w tym regulaminie, jest napisane, że gry z kasyna liczą się jako 10%. Nie do końca rozumiem o co chodzi. Bo jeśli gry z kasyna liczą się jako 10%, a trzeba obrócić je 25 razy, to wychodziłoby, że trzeba je obrócić 250 razy, a nie 25 razy, więc nie wiem, po co coś takiego pisać. To by była głupota. Więc ja sprawdzę i nagram wam to, jak to wygląda. I w ogóle zapraszam was w tym momencie na, na moją przygodę z tymi grami. Ja sprawdzę, jak to wygląda i wam powiem. A w następnych odcinkach pokażę wam, czy udało mi się coś wygrać, czy coś mi z tych pieniędzy zostało. Czy w końcu będę mógł coś wypłacić z tego? Także jeśli jesteście ciekawi, czy udało mi się coś wygrać, czy nie, ile zarobię na tym, to oglądajcie kolejne odcinki. To już w naj... niebawem, ponieważ mam 30 dni na obrócenie całą tą kwotą. Także myślę, że w przeciągu dwóch tygodni to zrobię. I to by było na tyle w tym odcinku Polish Dream. Ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Pa-pa!